Budowa rozpoczęła się w czerwcu, ale radni kwestie formalne załatwiali już od ponad dekady. Dziś widać postęp prac w parku Rataje, ale są kolejne plany na kolejne parki. O park Rataje batalia toczyła się 12 lat. W czerwcu już ruszyła jego budowa, a mieszkańcy Rataj dziś mogą zauważyć nowe konstrukcje, kolejne ścieżki i prężnie pracujące ekipy budowlane w parku. Alejki rowerowe i piesze budowane są oddzielnie. Właśnie teraz powstają główne szlaki komunikacyjne. To są te dwie odnogi, o których zawsze mówiliśmy, od ulicy Zamenhofa przy osiedlu Jagiellońskim i przy osiedlu Rzeczypospolitej i Bohaterów II Wojny Światowej. I to wszystko będzie się łączyć jakby przy kościele, będzie to zwieńczone takim placem centralnym, wyłożonym kostką granitową i w środku będzie fontanna. Teren centralny z fontanną właśnie jest budowany. Powstaje studnia rewizyjna, gdzie będzie się znajdował cały system pomp do fontanny. Wszystko zostanie zadaszone dużą pergolą. Wzdłuż ciągów komunikacyjnych nasadzona zostanie zieleń, zbudowane zostaną także miejsca wypoczynku. To wszystko ma powstać w tym roku. Budowa kolejnej części ruszyć ma w roku następnym, a zostać ukończona w czerwcu 2018 roku. To jednak nie koniec planów Komisji do spraw budowy parku Rataje. Wiedząc, że park Rataje jest w tej chwili już budowany, skupiamy się w tej chwili nad przygotowaniem pełnej dokumentacji nad budową czy rozbudową parku nad Wartą. W tej chwili już w tym roku będziemy oświetlać górny bulwar parku nad Wartą. Już jest wybrany wykonawca. Lampy będą stawały już może w sierpniu, jak nie w sierpniu, to we wrześniu. Wykonawca wejdzie na plac budowy. Komisja już złożyła wniosek grantowy na rekultywację muszli koncertowej nad Wartą. Projekt ma kosztować ponad milion złotych. Dodatkowo w przyszłym roku ma powstać projekt budowy kładki łączącej Rataje z Wildą.